Widzę prawie jak w Holandii. No. Ale tutaj jest działo orgonowe, które nas chroni przed jakimiś niespodziankami. Działo orgonowe, które tak pięknie spisuje. Tam są kieliszki założone u góry, żeby woda się nie lała do środka, wtedy szkodzi. No, tam mamy następne, to przejdziemy się tam, nie? Tak. Wbite są pręty w dół, do wody. A tu jest to drugie działo orgonowe, większe. A tu jest większe, to 3,90. Ale jest budowa identyczna. 36 kryształów ze wszystkimi. No, jak Państwo by nie wierzyli, zobaczcie nad nami niebiesko. Wszędzie wokół są chmury, a nad nami tak cały czas jest. Nieraz tak jest, że dookoła są chmury, a tu wszystko jest niebieskie. Teraz to taka burzowa jest troszkę, nie? Ale... No bo wiatr jest spory, tak. No właśnie. Nie? Ale działają na 100%. A jak z samolotami, które rozpyskują? No właśnie znika. Jak samolot, bardzo szybko te smugi znikają. To zauważyłem i to jest nas niesamowita sprawa. Zresztą wielu osobom, ja uważam, że takie działa powinno być w każdej gminie, dlatego, żeby chroniła tą gminę przed atakami pogodowymi. No to jest, to miałem taki właśnie osoba, która mi przedstawiła, że tu ksiądz do klinie się modli. Bo mamy księdza, który tak modli, że od jakiegoś czasu przestały do nas burze przychodzić, nie? Mm-hmm. A ja mówię tej osobie, że nie, proszę panią, to nie, tylko moje działo orgonowe. No, tak to wygląda, nie? A tu jakieś kamienie z duszą. No wiecie, Marku, tu jest... Pozwolił rzucić, ale tego położymy. To piesek chyba, piesek, tak? Piesek. Łańcuch. Tu dookoła jest taki krąg na 3,20 m. Są tak kręgi puszczone, takie jakby linie z kamieni różnokolorowych. I to jest ojciec i to jest matka. Ten pierwszy to jest matka, a z tyłu jest ojciec i to są kamienie o bardzo wysokim stopniu uduchowienia. Także to resztę są takie dodatkowe. A jak je znalazłeś w ogóle? No ten kamień to przywiozłem z mojego domu rodzinnego. To jest ale skąd wiedziałeś, żeby go wziąć? No ja dowiedziałem, po prostu on się odezwał do mnie. Kazał się zabrać i powiedział, że służył będzie mi do końca dnia. To jest tak w kształcie serca, jak widzisz. Tak. Piękny kamień. Tu jest ojciec, to jest jakby czyli ma duszę swoją. Proszę? Ma duszę swoją. Tak, tak. No, ma duszę swoją w ogóle. Zresztą jak się bierze nad nim, to ogromne promieniowanie. No, zawsze mu dziękuję, że mi służy. Słuchaj, jeszcze... Z tamtego czasu, jak zostały te kamienie założone, to nic się tu nie stało. No, po prostu nikt nie ukradł, nie zginął, wszystko było pewnie. Chronią, prawda? Chronią, tak, tak. Tak jak wiele rzeczy, jak te działa orgonowe. Co jeszcze powiem o tych działach orgonowych. Od momentu zamontowania to wszyscy sąsiedzi się wyciszyli. Nie ma kłótni, nie ma niczego. Wszystko. No tak, ale jeszcze mówiłeś, że nikt nieproszony nie wchodzi na ten teren. No nie wchodzi też. Ale to już blokada energetyczna jest. Czy ktoś ma jakieś złe intencje, to też tu nie wejdzie. Nie wejdzie, będzie miał problemy. Ogródek piękny. Własne warzywka. No, własne warzywka. I tu jest, i zobacz, buraczki, które są wodą gansową podlewane. No teraz trochę podesły, bo dzisiaj będą podlewane. Ale jak wszystko poszło. Czyli lepiej rosną, prawda? Lepiej rosną, tak. Prosta rzecz dla rolnika, która może bardzo zwiększyć efektywność gospodarki rolnej. Jeszcze do tego ziemi zostaje oczyszczana przez wodę gansową. Tyle, że to jest... Czyli to jest droga, którą powinniśmy promować wśród rolników. Promować i pokazywać je. Ja bym każdemu mogę służyć. Oczywiście, jakby produkuje się więcej gansów, to będę znajomym rozdawał, żeby sobie gansowali wodę i rozlewali, bo wystarczy wrzucić 2-3 butelki gansu do wody na powiedzmy 1000 litrów, poleje pole i będzie miał oczyszczone negatywne energii. Ohoho, widzę ule. No i tu jest do wytapiania wosku. Jakie słońce, to wkładamy tutaj rameczki i wytapia się. No, tak to wygląda. Naturalny wosk. Zrobione, z kolegą się to zbudowali i bardzo dobrze pracuje. Piękna sprawa. Czyli wykorzystuje energię cieplną słońca. Energia cieplna słońca, która kiedyś to gotować musiałem, papra się w tym wszystkim, a tak to wypłynie mi do tych pojemniczków, wybieram, wylewam, tam mam nawet... Bardzo pomysłowe to jest. No, pomysłowe, nie? No tutaj mam domek strzelarski. Nie musisz daleko jeździć. Sam zbudowałem go, taki materiał różnych odpadowych i tak dalej. No także tutaj jest, no mam tutaj do pobierania miodu,
magazynek i tak dalej. No, tu mam uliki, to są uliki weselne, w którym są matki, które się zaprawiane są do, że się one latą na lot i trudniej zapylają i potem są wkładane do ula, nie? Jest dzisiaj spokojnie, to widać, że to nie latają zbytnio pszczoły, możemy sobie pójść. Tu tak samo, tam to jest w tych ulikach, są właśnie żółtych, tutaj dwa, tam dwa. To są właśnie matki, które są, zaprawiają się. Uważaj. Pięknie. Proszę bardzo. Ale dźwięk. Cichutko pracują. No, nie, tu jest, tu są nastaweczki. Także wiesz, jak nie mam w tej chwili jak to sprawdzić, ale... Czy pszczoły reagują na złych ludzi? No, pszczoły to do gryzą często. Wiesz, o, tu pszczółeczki są, zbierają tak samo miodzik, nie? Także, chodź pokażę ci. Normalnie to w stroju to musisz specjalnym, tak? Tutaj to... Tak, raczej w stroju, nie? Staram się nie... No tam są pełno. Urzędują. Tak, cała masa ich. Ale jest cicho. Jak matki nie ma, może te będą spokojniejsze. Tam są pszczoły kolegi. Pracują, ale dużo ich jest. Widzisz, o teraz nie latają, to pszczółki są po prostu, zobacz. Tylko tutaj się... Deska się przewróciła, ją muszę podnieść delikatnie. Urządziła mnie. Czekaj, cofnij się. No, jak wygląda ulik weselny? Aha. Jest taka ciekawostka. Aha. Widzisz? Są i uciekajcie tam. No, tu jest. No, tam są pszczółki. Tu jest matka, aha, no one sobie po prostu... A to bardzo ważne ulik jest. Tak, to są ważne, bo dlatego, że z ich powodu... Bo dzisiaj zabrałem, od tych zabrałem matkę i one tak ich ustawiłem, żeby sobie przeszły do tego ulika. No i będą sobie dalej, a matkę zabrałem, do ula podałem. Dawno się tym zajmujesz? Od 2002 roku. Znaczy, mój ojciec się zajmował pszczołami, nie? Także pracuję dosyć długo już, no ale... Amatorem jestem dalej. Chodź, wejdź do środka. Teraz trudne pytanie. Unia Europejska zaleca podgrzewanie miodu do temperatury bardzo wysokiej. Czy jest to działanie dobre, jeżeli chodzi o miód? Absolutnie. Miodu nie wolno jest podgrzewać powyżej temperatury 40 stopni. W zasadzie 38 stopni. To jest raz. A druga sprawa, jak jest miód już się stężeje, to powinniśmy go do ciepłej wody włożyć, żeby się trochę rozmiękczyć i go spożywać. I kłaść go do takiego słoiku, czyli nie do butelek, żeby można go wyciągnąć. Miodu nie wolno jest podgrzewać. Robią to specjalnie po to, żeby miód był lejący. Jak podgrzejesz miód do temperatury około 55-60 stopni, to już nigdy nie sparnie. Nawet zalecają 95 stopni. No to jest chore, bo to potem woda się robi. I dlatego patrzysz potem w radiestezyjnie, a tam nie ma wartości. Czyli te miody, które kupujemy w Kauflandach i innych tych sklepach, są bez wartości? 10, 12, 15% wartości. W ogóle się nie nadaje. Są ja nie spotkałem, nie to, że cukier, tylko właśnie tymi metodami, które robi. Cukier też, nie?